Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Life is Strange. Trzeci odcinek przed nami, oczywiście epizodu numer 2. Tym razem musimy znaleźć jakieś 5 butelek. Chloe nam wyznaczyła takie zadanie, Gun Shells. Spójrzmy, porozglądamy się oczywiście tutaj. Dobra, łuski, świeżutkie. Czyli niedawno ktoś tutaj strzelał. Być może właśnie Chloe, być może ktoś inny. Every car has its own tale and history. No dobra. Dosyć ciekawych rzeczy można się tutaj dowiedzieć. O, jest jedna butelka. Mogę ją wziąć? Wow! No nie tak to miało wyglądać. Czekajcie. Mam pomysł. Przewidziemy to. Dobra, wystarczy. To chyba będzie można przesunąć i wtedy powinniśmy tą butelkę zdobyć, nie rozbijając jej oczywiście. Spróbujmy. No i jest. Jeszcze tylko 4. Hello, bottle number one. 4 more to go. Jeszcze tylko 4, moi drodzy. Dosyć spore tutaj jest to złomowisko. Nie wiem, chyba to jest jakieś złomowisko. Dobra, pójdziemy tam bardziej w głąb. Coś na pewno znajdziemy. Boat. Łódź. Sprawdźmy. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. Okej. Czekajcie, tu nie mogę wejść czasem. Chyba mogę. It's hard to believe that was once on the road. Filled with dozens of students. Dobra, idę dalej. Old camera, zobaczmy. Beyond repair. Rest in peace. No na pewno się to już nie nada do robienia zdjęć. Stara pralka. O, jest butelka kolejna. No akurat z tą nie było problemu, żeby ją wziąć. Car wreck. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Mamy jakąś wiadomość od Warrena chyba. Dobra, jestem już z powrotem, sorry za to zwlekanie, ale chwileczkę musiałem wyjść. Rzeczywiście, taki sam jelonek podczas tego tornada, podczas tej wizji. Może podejdę do niego i zobaczę, gdzie pobiegnie. Mogę zrobić zdjęcie? Serio? Mogę. To jest jakiś duch, zobaczcie. Ciekawy jestem, czy na tym zdjęciu będzie go widać. Dynamic Range. Przy okazji zdobyliśmy jedno trofeum. Pierwsze trofeum w tym epizodzie, w drugim epizodzie. Tu chyba nic nie ma. Jakaś mała taka polanka. Zejdę chyba z powrotem. I poszukam dalej. Czekajcie, butelkę jedną tu znaleźliśmy. Nie wiem, być może tutaj jest. Zaraz sprawdzimy jeszcze. Piece of clothing. This was an old school punk shirt. Dobra, dobrze wiedzieć. Nie wiem, chyba tu. No nie wiem, kurczę, gdzie są te pozostałe butelki. Pójdziemy w inne miejsce. Tam jeszcze było kilka właśnie miejsc, gdzie można sprawdzić. Dwie na razie mam, więc trzy jeszcze zostały. Pójdziemy może tu zobaczyć.
Thanks for the tip. Eat shit. Tu mogę wejść? Mogę. Możliwe, że tu w środku this będzie jakaś. Like a graffiti museum for Chloe and Rachel. They would have gone all the way to Los Angeles for a rave. Looks fun. Jest butelka. Super. No to jeszcze dwie. Talk about finding a bottle in a haystack. Bransoleta. That kind of hurts. Dobra, wyjdziemy stąd. Tutaj na pewno już butelki nie będzie. Więc spróbujemy znaleźć jeszcze w innym miejscu. Tam chyba, nie wiem, chyba tam już nie... O właśnie, tam już nie mogę iść dalej, więc nawet lepiej, że nas zawróciło. Przynajmniej mam tutaj teren obczajony. O, butelka. Gdzieś mi tu... A, jest butelka, rzeczywiście. Tylko jakoś się tam trzeba dostać na górę. Gun shells, to sprawdzałem. Piłka do futbolu. The Bigfoots were here. Move. O, możemy to z, no, przemieścić. Przenieść. Aha, i w ten sposób powinienem się dostać do tej butelki. Take. Jeszcze jedna. Gdzie ta jedna może być? Tu raczej już chyba nic mnie nie będzie interesowało. Sit. Możemy siąść. Although this junkyard is a dive, I see why Chloe hangs here. She's a steampunk. It actually feels like Chloe and I are kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. Dobra, pora wstawać, wiecie co? Nie mamy czasu, musimy znaleźć tą ostatnią buteleczkę. Zejdę tam na dół i poszukam jeszcze gdzieś. Dobra, gdzie my jeszcze nie byliśmy? Tak, tu jest Chloe. Do niej to muszę właśnie dostarczyć te butelki. Tam raczej nie będę mógł wyjść. Old doll. Oh, poor thing. They left you here all alone. Stara lalka jakaś leżała sobie. I know there's a bonfire spot where people party around here. This is the scariest thing here. Wydaje mi się, że coś koło tego tutaj. O, czekajcie, wejdę nam do środka, wejdę. Campfire. Jest butelka. Mam ostatnią. Voila. Now I can deliver this ball of booty to Captain Chloe. Dobra, cofniemy to. Przejdę. Zdążę. Okej, okay, super. Więc mam te 5 butelek, idę do Chloe. Thanks, Max. Wait, one more for the road? You're serious about this? We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Show me the way, Max. I need to see you shoot first. Aha, dobra, czekajcie, będę musiał kierować tutaj. Tak, żeby trafiła. No, najlepiej chyba będzie przewijać.
right? Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Dobrze. Oh, yes! Did you see that shit, Max? Duh. That was so fucking cool. Now for the second bottle. Czyli najpierw słuchajcie. Max, where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Za nisko. Czyli będę musiał, słuchajcie, odpowiedź wybrać up. Chyba za trochę za mnie. Czekajcie. Teraz, o właśnie. Aim slightly above. Right between the eyes. Widzę, że nie jest to takie trudne. Czekam aż raz strzeli, później będziemy korygować jej błędy. Give me something to shoot, Max. Aim at that old blue plank here. I hate old planks. Yawn. Dobra. Nie, mam kurczę, czekajcie, shoot, tutaj mamy coś. Let's see you take a crack at that rusty barrel. Sorry, Mr. Barrel, your time has come. Listen to those fat bullet beats. Rykoszet. Dobra, cofniemy jeszcze raz. Muszę chyba znaleźć po prostu. Dobre miejsce do strzału. I bet you want to blow apart those old computer monitors. Let's reboot them with a bullet. Old school. No dobra. Nie wiem, czy mam po kolei tutaj teraz sprawdzać wszystkie miejsca, gdzie może strzelić. No to wygląda. Hello. Co tam jeszcze jest ciekawego, co można zestrzelić? A tu jest jeszcze jakaś stara felga. Nie. Stój. Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? No nieźle. Hella yes! Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never? So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Bumper. Dude, dobra. I want to see that windshield go down. Watch out for flying glass! You guys better run for cover. Yet the bottle remains. Dobra, przewijamy z powrotem. Dude, I need a target before I shoot. Dobra, spróbujmy. Put a real dent in that front bumper. Zderzak. Goodbye, cruel bumper. O kurde. I shot myself. Back up. Gun. Hold on, Chloe. Dobra, w to najlepiej nie strzelać. Strzelmy w oponę w takim razie. How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. Uber cool. I cannot believe this is for reals. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. I don't know. Max, your nose. Damn. I don't feel so super. Max! Okej, okay, zaczyna się robić ciekawie, słuchajcie, chyba od nadużywania tej mocy. Max zaczyna troszeczkę tutaj krwawić.
You freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. I'm glad I feel normal again. I better go chat up Chloe.